Nie wiem, chyba pół godziny później. Nie wiem. Słuchajcie, jedziemy dalej. Ja nie wiem, na czym skończyłam, ale chyba mieliśmy zacząć Primarka, tak? Mi się. Nie, przepraszam, wyjęłam sobie, więc chyba. Mieliśmy przejść do Debenhamsa, a w Debenhamsie na stoisku Urban Decay oraz na stoisku Lancome zakupiłam trzy rzeczy, to znaczy dwie na Urban Decay i jedna na Lancome. I z Lancome kupiłam, słuchajcie, Banana Slip. Tak oto wygląda ten olejek. To jest olejek do ust, słuchajcie, taki, można by powiedzieć, że jest prawie, że bezbarwny, bo w sumie nie zostawia koloru, ale za to przepięknie i smacznie smakuje, bo jest bananowy, pachnie bananami i smakuje bananami. Także heja banana i on był z 19,50 na 13 i chyba na tym stanęliśmy poprzedni klip. Także to jest pierwsza promotion. To jest rzecz pierwsza i dwie rzeczy, z których mega się cieszę, bo zauważyłam, że dość fajnie się trzymają na ustach. Ja miałam jego kilka godzin, jego mówię o tym błyszczyku i powiem Wam, że coś fajnego. Coś fajnego jest to Hi-Fi Shine Ultra Cushion Lip Gloss od Urban Decay. Bardzo ładne opakowanie. W ogóle dużo rzeczy było teraz w promocjach, ale to trzeba, wiecie, z całą wypłatą chyba tam iść. Ja wybrałam sobie Obsessed oraz SPL. I ja nie wiem, po prostu ja. SPL, i ja nie wiem, co to ma znaczyć. Ja i tak wyjmuję je z opakowania, pokażę Wam. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, kolorystykę, to tam chyba było, nie wiem, około 10 chyba kolorów. Tak mi się wydaje. Dość spora gama kolorystyczna. Ja mam takie dwa, zobaczcie. Takie pięknie wyglądają, są pięknie zapakowane, super są też na prezent. Uważam, że naprawdę są urocze. Pierwszy z kolorków to jest właśnie ten Obsessed, i to jest ten, który miałam na ustach. Jeżeli chodzi o zapach, słuchajcie, to jest to nic innego jak taki wanilia połączona z miętą. Vanilia? Zobacz, powąchaj. Wanilia z miętą. Dokładnie tak pachną. Aplikator jest przemiły, jest naprawdę superowy. Opakowanie jest świetne, tak wygląda. Tutaj jest właśnie nazwa, jest High Shine, tutaj jest Obsessed i tutaj jest Urban Decay. Bardzo fajne opakowanie, takie proste. Tutaj widzicie właśnie kolorek, a kolorek jest taki bardzo neutralny. Śmiało mogę Wam teraz nawet zastosować. Genialnie się tego używa, słuchajcie. I świetne jest uczucie na ustach, a uczucie na ustach jest normalnie genialne, bo czujecie słodkość przełamaną miętą. To jest prawie jakbyście miały w ustach After Eight'a, coś mniej więcej takiego. Także super, polecam. Polecam, bo one nie są drogie, bo teraz są minus 15%, normalna, regularna cena i chyba to 15 albo 16 funtów, już teraz nie pamiętam, a teraz są w promocji za 13, a mi jeszcze z kartą debenamowską wyszło 12,75. Drugi kolorek jest taki. Taki on jest troszeczkę połyskujący. To jest właśnie ten kolor, słuchajcie, SPL. Ja nie wiem, co to ma znaczyć. Ten sam zapach i tutaj już jest. Tutaj już mamy drobinki, które rządzą. Takie kolorowe. Ja nie wiem nawet, czy to, słuchajcie, będzie widać. To są takie bardzo mieniące się, ładne drobineczki. I tutaj są te dwa błyszczyki. Misiu! Takie, o, tak to wygląda. Także takie fajne, słuchajcie, bardzo nawilżające, to Wam już mogę powiedzieć. Dość długo się trzymają na ustach, nie szybko się zjadają, bo byliśmy w maku, jedliśmy. Tak się mówi. Także naprawdę polecam. I 13 funtów dziewczyny z Urban Decay. Super. Także mega, be, mega, mega. Mega się cieszę, że zakupiłam właśnie te dwa produkty. Opakowania wyrzucam, aczkolwiek jeszcze za sekundkę zrobię tylko zdjęcie. Więc to są te trzy rzeczy w Debenhamsie. Czyli co tu jeszcze nam zostało? To jest Post Office, tutaj jest Primark. To jeszcze zostawiam i Debenhams. I Debenhams. Dobra. Teraz rzeczy, słuchajcie, z Primaniego. Jechałam, ja Wam mówiłam, że jadę po białe sneakersy. Były, owszem, ale bardzo Jaki sneakers? takie buty. One były zbyt wysokie dla mnie i zbyt takie toporne. I wiecie, zamiast po prostu tych butów wzięłam trampki. Trampki białe, zwykłe. Słuchajcie, napiszę se Converse i będzie ok. Nie no, żartuję, ja sobie robię. Słuchajcie, wzięłam rozmiar 4, one były za 6 funtów. Takie trampki, cichobiegi, do biegania, do bardzo wielu stylizacji, bo trampki pasują
naprawdę do wszystkiego. Także super, cieszę się bardzo. Druga rzecz, jaką wziąłam i przyuważyłam ją tam, gdzie panie przymierzały buty, bardzo mi się one spodobały. Coś w moim stylu, lubię coś mimo wszystko, jak się świeci. Teraz dół, taki piękny, bogaty, że tak powiem. Zobaczcie, takie o cyrkonie, tak to pięknie wygląda na nodze, że no po prostu nie mogłam się powstrzymać. Tutaj jeszcze fajna taka obręcz, obudowa srebrna, pięknie to wygląda, do czerwonych paznokci, naprawdę super. I co? I takie właśnie sandałki z zamysłem, słuchajcie, do jednolitych takich wszystkich stylizacji, bo oprócz dresów pasuje to do wszystkiego. Rozmiar 4, tylko to dość drogie, bo jak na sandałki 12 funtów, słuchajcie, naprawdę dość dużo. Ale ja już też wspomniałam, że, czy pisałam chyba dzisiaj z niektórymi z Was, że niestety, ale ponad 30 par butów poszło po prostu z dymem, że tak powiem, w sumie z wodą pod prąd. No więc no niestety zostałam bez żadnych jakichś jasnych na lato, na wiosnę, lato i bez sandałków, także dlatego zakupiłam. Rzecz kolejna, słuchajcie, jaką kupiłam w Primarku, to jest taki basic z tym, że z takim fajnym tutaj haftem. Na dekolcie, bardzo fajne są te bluzeczki, ja je bardzo lubię, już nieraz je miałam, bardzo ładnie wyglądają do bardzo wielu stylizacji. To co proste, słuchajcie, chyba wszystko co fajne to jest takie najbardziej proste, 3 funty. No musiałam na chwilę przerwać, bo normalnie mi tutaj zalatywało coś tak, że ohoho, a okno otwarte. Także taki fajny, znowu, dobra, lecimy dalej, także taki właśnie, słuchajcie, topik, bardzo fajny, biały, rozmiar 10, 3 funty. Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. Rzecz kolejna, taka bluzeczka z takich trochę gniecących się, jak ja powiedziałam, nie wiem, na ramiona, słuchajcie, taka fajna, łódeczkowa. Tutaj jest taka jakby, ja nie wiem, taka tetra trochę, a tutaj zwykły materiał. Mam nadzieję, że będzie fajnie, taki materiał jak pielucha kiedyś. Także coś takiego tutaj z jakimś takim hawcikiem. Bardzo mi się spodobała, rozmiar 10, one były przecenione, z 6 funtów na funtów 3. I tylko w sumie dlatego wzięłam, nie mam pojęcia jak będę wyglądała, nie przymierzałam, ale słuchajcie, za 3 funty powinno być ok. Także taka druga bluzeczka. Rzecz kolejna to oczywiście skarpetki, ale takie nawet nie stopki, to się jakoś inaczej chyba nazywają. Oto skarpecie i tutaj jest 5 par za 2,50. Rzecz kolejna to jest Shine Bright z Emaska. Bubble, czyli tutaj będą się robić nam, powinny nam się robić te takie belki, będą nam się robić na twarzy bąbelki, więc jestem tego efektu bardzo ciekawa. Także taka maska za 1,50 funta. I to jest wszystko chyba, słuchajcie, to jest wszystko. Tutaj są już jakieś paragony. I ostatnia rzecz, słuchajcie, mówiłam Wam, że będę chciała zakupić sobie krem jakiś z filtrami. Jest jeden z Clarins, 50 filtr SPF 50, ale są po prawie 3 dychy, nie mieli w ogóle nigdzie testera, ani w ogóle nic. Także ciężko mi podjąć decyzję, bardzo wysoka była ochrona i dostałam jeszcze Multi Intensive krem jakiś, zobaczymy, Super Restorative Day, Illuminating Lifting, jakiś, słuchajcie, zobaczymy. To jest z tej serii takiej czerwonej. Kremik i to chyba był nawet na noc czy na dzień? Nie, na dzień, sorry. Taka czerwona seria, nie jest jego tutaj dużo. Kremik dostałam, poprosiłam w sumie, więc sobie przetestuję, zobaczymy. To jest też krem, który pani polecała. I to by były wszystkie moje zakupy. Ja mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę do góry. Piszcie w komentarzach, co uważacie, co miałyście, co macie, na co byście się skusiły. Ja Was zachęcam do przejścia się do jakiejś tutaj, wiecie, lokalnego, słuchajcie, Debenhams, dlatego że no, są promocje, jest bardzo dużo promocji i warto zaglądać i jest sporo nowości i nowych w ogóle takich rzeczy, co w sumie na stoisku na przykład Urban Decay nie widziałam wcześniej, a teraz one są w promocjach. Jest też jakaś seria, słuchajcie, jest paletka do konturowania i ten tusz Troublemaker, on jest teraz na przykład za 13,50 z 19,50, także super. No i są też te takie miniaturki, one są z 10 na chyba 8,50 albo 6,50 czy 7,50, jakoś tak. Także naprawdę polecam Wam zajrzeć, szafa z Benefit jest też przeceniona, także naprawdę dużo. Z Too Faced też są jakieś przeceny, także polecam zaglądać. No i tak jak mówię, polecam Wam te błyszczyki, bo naprawdę są świetne, fajne uczucie na ustach, nie klają się usta, więc to jest super.
że pomimo iż ta konsystencja wydawała się, że one będą się kleić, to tego nie ma. Przepiękne są kolory, gama kolorystyczna jest naprawdę super. Ja się jeszcze na trzecim wahałam, ale mówię, dobra, pasuje, po prostu idziemy stąd. Także wybrałam w końcu tylko te dwa, także 13 funtów, super. Dzięki wielkie, ja myślę, że na tym już poprzestanę dzisiejszy vlog, dlatego że dzisiaj nic Wam kompletnie nie dopowiem. Poza tym, że przyszła do mnie jeszcze jedna rzecz, którą zamawiałam coś jeszcze, wracam też do subskrypcji jednego z beauty boxów, ale o tym się dowiecie wkrótce. I zamówiłam lip gloss Pudayer, ja nie wiem jak się to czyta, bardzo proszę. To jest jakieś pewnie z chińskiej stronki, słuchajcie, w takim kolorku, znowu taki nudziakowy, Attractive Lips, lip gloss, czy tu jest jakiś kolorek, lip gloss, kolor Doctrine. Nie wiem, co to jest kolorem. Nie mam zielonego pojęcia, nic tutaj nie jest napisane. Lip Gloss Attractive Lips. Nie wiem, czy to Attractive Lips, czy to nie jest kolor, ale kolorek zamawiałam taki, o. Dość ciemny, bardzo chińsko pachnie, to na pewno już wiecie, o co chodzi, ale zobaczymy jak z trwałością, to mnie będzie interesowało. Ja za chwilę sobie ścieram, taki oto kolorek. Nudziakowy, bardzo taki przybrudzony, różowy i z tego co się orientuję, jak czytałam, to one są long last, czyli wiecie, long lasting, czyli długo będą się trzymać i bardzo ciężko będą się ścierać, także zobaczymy. No, ciężko się ścierają, już widać. Także mogą długo się utrzymywać na ustach. Test oczywiście będzie na kanale. Dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko, życzę Wam przyjemnego weekendu, pogoda jest fantastyczna i mam nadzieję, że jutro będzie taka sama. Także co? Jeżeli ktoś ma urodziny, to oczywiście życzę wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, buziaki, do usłyszenia. Pajo! I hejo, hejo, a co? Będzie mały tutaj, słuchajcie, mały update'ik. Mały update będzie taki, że słuchajcie, jeszcze Wam coś minimalnie dogram, bo właśnie wychodzę. Czekam na Oliwię, która idzie do domu bardzo wolnymi, słuchajcie, ruchami. W ogóle jej się nie śpieszy, a idzie od koleżanki, bo była ci u koleżanki na barbecue, no. I kąpały się w basenie, także taka sytuacja. Dzisiaj mieliśmy chyba, ja nie wiem, ale z 28, słuchajcie, stopni. Naprzeciwko mnie właśnie imprezka, słuchajcie, u sąsiadów. Jakieś urodziny chyba dziewczynki. No, głośno jest, wesoło i czuć barbecue. A my właśnie czekamy, aż przyjdzie Oli i idziemy do Sainsbury'ego. Idziemy, słuchajcie, jeszcze po coś do jedzenia. Ja zmieniłam stylizację, założyłam tą pogniecioną, słuchajcie, bluzkę i moje te nowe trampki i mam takie spodenko, spódniczkę. Widzę, że chyba z tyłu mi prześwituje, słuchajcie, słońce. Nie wiem jak stanąć, żeby Was, o, chyba jakoś tak, żeby ono jednak nie raziło. No i na ustach mam jeszcze właśnie ten nowy produkt z Urban Decay. Już właśnie widziały niektóre z Was na Insta Story, także polecam Wam naprawdę, bo bardzo fajny, świetne jest uczucie, jak macie taka świeżość na ustach, taka słodycz połączona, przełamana miętą, naprawdę super, ekstra, bombastycznie. No i co, idę, może kupię takie świeże kurczaki, są takie chicken wingsy, słuchajcie, tutaj bardzo smaczne, ja nie wiem, czy one są hot spicy, czy one są, nie wiem, czy one są sweet chili, ja nie mam pojęcia, ale ostatnio właśnie je kupowałam. Jest 8 sztuk, słuchajcie, tych właśnie wingsów jest za chyba funt 69 albo funt 79, jakoś tak. Po ile są te chicken wingsy? Funt 80, mogę? Funt 80. Tak, klucz. Co się mówi? Cześć, mogę? Cześć, klucz. Cześć, klucz. Cześć, klucz. O, przyszła z bosanu, jej zimno. No, nie zgadzisz, co jadłam. Pokaż moją stylizację. Zgadzisz, co jadłam. Tak, trzymaj. Fajitę. Fajitę jadłam. Chicken fajitę. Dwie. Nie to, że jest zazdroszczy, nie? Dwie. Pokazujesz moją stylizację? Tak, nie bardzo. Dzięki, nie? O, pokazała. Ale Wam pokazała. No, taka o, ta bluzka właśnie trochę nowa. I mam te trampy. Słuchajcie, jej trampki. A tam się ktoś kąpił w basenie, bo widzę, jak woda plapie. Także, co ja mam otworzyć? Po co mam otworzyć? Czy lepiej się zapomnieć? Bardzo szybko to zrób. Już lecę. No, także Oli pokazała Wam w trybie natychmiastowym moją stylizację. No i będziemy lecieć. Myślałam, że dzisiaj się zobaczymy z Tomkiem, a dupa blada, niestety się dzisiaj nie zobaczymy. Zobaczymy się, słuchajcie, jutro chyba, mam nadzieję. Ale jaka pogoda, słuchajcie, niech ona już zostanie z nami do samego lata. Naprawdę. No, a w stylizacji mojej widzę, że mi spódniczka będzie pasować do torebki.
Luzka jest taka, widzicie, ona jest taki gnieciuch, ja będę musiała to prasować i ona jest taka bez scenika i mi trochę to wadzi, bo ja się boję, że gdzieś się, wiecie, oglądałam sobie tutaj wszystko, czy tutaj nic nie prześwituje i w ogóle, ale... Ale trzeba było uważać, naprawdę, trzeba uważać, jeżeli się coś zakłada bez scenika. Ha, Daisy chyba nasza, tak. Daisy! Nie wolno! Daisy idzie na grilla. No, chce się załapać, słuchajcie, na barbecue. A co? No i nasmarowałam się jeszcze tylko troszeczkę oliwką. No, bo sucha jednak, sucha jednak skóra. Skóra jednak sucha. Lalo, pokaż się. Lalo. Lala tutaj siedzi, nie wiem czy widać, a Gracjan oczywiście w krzakach. O, proszę bardzo, gdzie jest Gracjan, gdzieś tam, o, rozrabia. Surnek, Boże, córcia, szybko. Fajne te, powiem Wam, że bardzo fajne te trampki, polecam Wam. Założyłam stopki, założyłam trampki i zobaczymy jak będzie w drodze, ale póki co nie czuję, że mam buty na stopach. No, takie... Takie on. Fajne. Ale tak, widziałam. Czekajcie, bo ona się szykuje jak sójka za morze. Tam wrzuciłam do pojemniczka różowego dziełotwarki. No chodź. No, także o tak wyglądam. Teraz tutaj będzie coś widać. Bardzo fajny jest ten produkt na usta. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jest bardzo delikatny, bardzo subtelny makijaż. Jeszcze mi się trzyma, podkład mi się trzyma. Pytacie mnie o ten podkład z Eveline. Ja Wam go polecam z czystym sumieniem, z czystym sercem. Biorę wszystkie skargi i zażalenia na siebie, bo nie powinno ich być. No, a tam jestem, o, tam jestem, cicho. Czy tam mnie widać? Nie widać mnie. Nie wiem, gdzie ja mam stanąć, żeby mnie było widać. O, to właśnie luźne jest i tutaj mam takie spodenko. Spódniczkę, one są czarne i mam właśnie białe trampy, bo ja nie wiem co było widać, jak Oliwka pokazywała. Fajna, przewiewna ta bluzka, polecam wam. Kurde, dziewczyny, 3 pounds? 3 pounds? To po prostu śmiech na sali. Dobra, idźmy. No chodź. Chodź, nie, no chodź. No, także ja się z wami żegnam, my lecimy do sklepu. I może Wam pokażę te kurczaki słynne z Sainsbury'ego, chociaż pewnie wszystkie są znane, ale są bardzo dobre, no i są bardzo tanie. Także do usłyszenia.